No to okej, Federek zarzucony, możemy sobie pogadać o głupotach. Coś się nie bierze. No, ale co ty, Marek, chciałeś, żeby od razu tu brało, jak tu nie ma ryb? Siaty tam rozstawione, widać, stoi cała ten okrąg tych wbitych pali. Rybacy tylko siatami tłuką i tłuką. Oni nie mają litości, to jest paskudne nasienie. Ostatnio, jak dobrze wiecie, bo pomagaliście mi przecież w tym, wydałem swoje powieści, powieści fantazy, zatytułowane Król Myśli. I powiem tak, do tej pory nie miałem z tym, że tak powiem, jakiegoś większego problemu, bo czasu na ryby miałem dużo. Ale w momencie, kiedy wydałem te książki, kiedy one się już ukazały, kiedy już zaczęły gdzieś tam krążyć, tego czasu mi po prostu brakuje. Bo tak, jeżdżę, no teraz na wakacjach akurat nie, bo to już jest przerwa, na spotkania autorskie, przeróżne, w różne miejscowości, w różne rzeczy. Niektóre z nich mogłem nagrać, w niektórych mi zabroniono nagrywać. Poza tym zajmuję się sprzedażą tych książek. I co jest ciekawe, tu muszę się pochwalić, to tak tych, którzy mnie wsparli. Taką mam dobrą wiadomość dla tych, którzy mi pomogli wydać Króla Myśli. Otóż Król Myśli jest już w 101 bibliotekach w Polsce, postawiony na półce. To ja tego dokonałem. Także ci, którzy pomogli mi w wydaniu tych książek, niech nie żałują, bo to się po prostu rozchodzi po świecie. Odnosimy wspólny sukces. Ja jako pisarz, wy jako sponsorzy. Każdy z was, kto wsparł ten projekt, na jednej z ostatnich stron każdego tomu jest jego imię i nazwisko wypisane. I kiedy robię do druki, nie pomijam tego. Nie pomijam tego wpisu. Bo ja jestem ogromnie wdzięczny za tę pomoc, jaką mi udzieliliście przy wydaniu tych książek. Ja jako taki zwykły szaraczek, gołodupiec, bez wsparcia jakiegoś większego wydawcy, musiałem sięgnąć po zrzutki, po różnego rodzaju tego typu instrumenty. I ludzie mnie nie zawiedli. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Cieszę się, że udało nam się wspólnie osiągnąć sukces, bo 101 bibliotek to 101 bibliotek, to 101 kompletów. A ile poszło książek tak do prywatnych ludzi, to tego nawet nie liczyłem, bo tego nawet nie wiem. Myślę, że osiągnąłem dosyć spory sukces sprzedażowy, jeśli brać pod uwagę to, że jestem w zasadzie byłem początkującym i nieznanym pisarzem. Teraz już trochę bardziej znanym, ale to mi zabiera czas. To mnie udupiło przed komputerem. Ja cały czas siedzę przed komputerem, wzrok wlepiony w ten durny monitor. Dlatego brakowało mi tych wyjazdów na ryby i teraz sobie postanowiłem, że ponieważ są wakacje, to jakoś sobie to odrobię.